Cześć! Nazwano mnie Przemek Leśnicki, a ja witam Cię na kanale Reminiscencje z podróży. I tym razem bardzo mi jest miło przywitać Cię nie tylko na moim kanale, ale jest mi bardzo miło przywitać Cię również w Wielkim Kanionie, w jego południowej części. Zapraszam! Z miejsca, w którym Cię ostatnio pożegnałem, do Grand Canyon droga była jeszcze długa. No i co się okazało? Pełna nowych lekcji. Jechałem poprzez północną Arizonę, wykorzystując tak zwany Arizona Trail, szlak biegnący praktycznie przez całą Arizonę. Ciekawą lekcją, którą dostałem na pustyni, na tej półpustyni, było błoto. Piach, bardzo drobny piach, zmieszany z roztopioną ze śniegu wodą, bardzo skutecznie oblepiał wszystko. Nawet do tego stopnia, że nie mogłem jechać. Dwa razy zablokowało mi koło i patykiem wypychałem błoto spod kół. Kierowałem się w kierunku północnej strony Wielkiego Kanionu. Jednak raz, że wysokość, bo blisko 2500 metrów nad poziomem morza, jak i bardzo duże zimno, mnóstwo śniegu, jak i zamknięte drogi, spowodowały to, że zacząłem pedałować dookoła tej góry, tego monolitu, który możesz teraz widzieć na ekranie. W tych okolicach dostałem drugą lekcję. No, dostałem, ale niewiele się nauczyłem. Zacząłem łapać pierwsze gumy. Ale takie małe, takie perfidne. Zmieniła się roślinność. Jak widzisz, zmienia się okolica. I nie zauważyłem, że stając na poboczu i robiąc zdjęcia, filmując, całe pobocze było usłane maleńkimi, bardzo twardymi i bardzo ostrymi kolcami. Musiałem dopompowywać powietrze. Na gwałt potrzebowałem jakiegoś pojemnika i wody, żeby sprawdzić, którędy dokładnie ucieka powietrze. I tak oto, odwiedzając stację benzynową, spotkałem Arana, który pracuje w swoim kamperwanie. Dzięki temu spotkaniu
mi się również przespać noc na samym początku Wielkiego Kanionu oraz spotkałem dwójkę, parę, Julię i Lukasa, którzy pochodzą z Kanady i podróżują teraz po Stanach Zjednoczonych, podróżują camperwanem. A mnie zapchało na terytorium Nawajów, na którym dostałem lekcję trzecią, złożoną z lekcji pierwszej i drugiej. Zaczął mnie gonić deszcz, co przypomnę z lekcji pierwszej, połączony z pustynnym pyłem, powoduje bardzo mocno oblepiające błoto. Tak się jakoś stało, że w deszczu i że w błocie musiałem się zatrzymywać i łatać co większe dziury, a co kilka kilometrów posługiwać się pompką. Zużycie opon też zrobiło już swoje. No i na kolejny dzień, gdy starałem się zakleić przy dobrej już pogodzie, znalazłem 7 dziur. Te terytoria należą do Nawajów. Podróżowałem przez ich rezerwat. Niektórzy bardzo krzywo na mnie się patrzyli, nie spotkałem ich wielu, ale dwóch, trzech machnęło na mnie jako na rowerze staręką. Jechałem nadal przez terytorium Nawajów, kierując się w stronę południowego obszaru Wielkiego Kanionu. Ciągle dopompowując koła co jakieś 10-12 kilometrów na zmianę przednie i tylne, już nie gruntowymi drogami, lecz asfaltem, powoli zbliżałem się do Wielkiego Kaniona. La 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 la
I tak oto mniej więcej z perspektywy rowerzysty wygląda Grand Canyon. Żadne zdjęcie, żaden obraz nie opisze tego, co tak naprawdę można zobaczyć tutaj praktycznie w każdej minucie. Na początku mojej wycieczki otworzyłem również kanał, ale na innej aplikacji, na innej stronie. Jest to kanał Telegramu o tej samej nazwie, Reminiscencje z podróży. Jeżeli masz życzenie, w opisie do filmu umieszczam link. Można go kliknąć. A jeżeli masz jakieś pytania, których nie chcesz zadawać w komentarzu, jeżeli masz jakieś uwagi, jakieś sugestie, cokolwiek, zapraszam również na ten kanał. Nie planuję dni mojej wycieczki. Nigdy nie wiem, gdzie będę spał. Nigdy nie wiem, kogo spotkam. Przemieszczam się przez terytoria zajmowane przez rdzennych Indian, gdzie nie ma sieci komórkowej, gdzie nie ma dostępu do internetu. Czasami moje dystans, który pokonuję dziennie, jest długi, a czasami krótki. W zależności od pogody, w zależności od mojego samopoczucia, w zależności od kondycji mojego sprzętu. Do tej pory starałem się regularnie, mając praktycznie codzienny dostęp do internetu, pokazywać świat, który mnie otacza. Natomiast w tej części Stanów Zjednoczonych mi jest to troszkę utrudnione. Ale robię, co mogę. W tym odcinku to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejny. A ja tymczasem biorę się za kolejne pompowanie powietrza, które zeszło. Tym razem tylko z przodu. Tył jest. Dopompować. No i cóż, do zobaczenia w innym czasie i w innym miejscu.